liberalno-wolnomularska cywilizacja śmierci. Tak, tak, to już by było zgodnie z nomenklaturą, którą proponował profesor Hans, że to jest ideologia liberalno-wolnomularska, tego nie należy rozdzielać. Teraz dlaczego można ją nazwać cywilizacją śmierci? Dlatego, że tam, gdzie ona dominuje, populacja wymiera po prostu. Ta populacja, którą ta cywilizacja opanuje, wymiera. I to niezależnie od tego, czy instalatorzy tej cywilizacji sobie z tego zdają sprawę, czy nie, czy mają takie zamiary, czy nie mają, czy świadomie chcą realizować plan Himmlera, czy nie. Mogą mieć nawet piękne intencje, nie należy im tego odmawiać, ale populacja wymiera. I to dotyczy przede wszystkim krajów europejskich, no i w jakimś stopniu tej części społeczeństwa amerykańskiego, które jest opanowane tą cywilizacją. Dlaczego? Dlaczego? Natomiast co do tego, że to jest cywilizacja śmierci, to chyba nie mamy wątpliwości. A jeszcze na początku, jakby to zdefiniować, może pan profesor powtórzy, bo ja chciałbym coś zanotować. Cywilizacja, tą pierwszą nazwę, co na początku pan profesor powiedział. Tolerańska. To tak bardziej trochę humorystycznie, ale jeszcze tak wcześniej. Trochę i nie wiadomo. Jeszcze wcześniej. Dialogokratyczna? Pseudosakralna. Pseudosakralna, tak. Bo ona się zachowuje, jej wyznawcy się zachowują jak wyznawcy nowej religii. Wszystkich chcą nawracać. Jak nie chce ktoś dobrowolnie, to można prawnymi instrumentami. Mają pełne obłędy oczy po prostu. Tak, więc to jest pseudosakralna. No już pełna nazwa, liberalno-wolnomularska cywilizacja śmierci. Albo krótko, masońska cywilizacja śmierci. A teraz postaram się uzasadnić, dlaczego tu masonerię umieszczamy, bo może to jest cywilizacja śmierci, to nie ulega wątpliwości. Ona jest śmierć termiczna po prostu. To już to nie tylko śmierć w sensie biologicznym, ale nawet w sensie termicznym. No, prosimy, prosimy. Proszę, ja patrzę. No więc dlaczego tą cywilizację możemy nazwać właśnie pseudosakralną masońską cywilizacją śmierci? Bo u jej podstaw leży podstawowa zasada wolnomularstwa. To wszystko, co się tu dzieje, i te gender, nie gender, to wszystko są klony ideologii albo zastosowania ideologii liberalno-wolnomularskiej. Podstawą ideologii wolnomularskiej, mówię o regularnym wolnomularstwie, bo oczywiście istnieją różne nieregularne loże, ale to są takie boczne gałązki, nie mówimy o tym głównym pniu. To po prostu podstawą tej ideologii jest zwalczanie wszelkich dogmatów w imię zasady tolerancji. Jak by to można określić? I jak stwierdził jeden z wolnomularzy, charakteryzując właśnie tą ideologię wolnomularską, czy doktrynę wolnomularską, bo to jest i ideologia, i pewien sposób działania. A więc łącznie można to nazwać doktryną. Otóż, proszę was, zasada jest taka, że wolnomularz, mówię tutaj o członku loży, nie w sensie etykiety
pozytywnej lub negatywnej przylepianej komuś, tylko członek loży regularnej. Może mieć nawet bardzo zdecydowane poglądy. Tego wolnomularstwo nie zabrania. Ale jeżeli w trakcie zebrania loży zostanie przegłosowany i większość braci stwierdzi, że ten jego pogląd jest niesłuszny, to on się musi z niego wycofać. To jest obowiązek. I nie może się powoływać na jakieś prawo naturalne, na jakieś ogólne zależności, czy choćby na swoje przekonania i sumienie. A nawet na zwykłą matematykę. No oczywiście. To też tam są dobre. Oczywiście, jak ktoś będzie się upierał przy jakichś tam twierdzeniach matematyki, a przegłosują go, to musi ustąpić. Nawet to, że 2 plus 2 jest 4. Absolutnie. No bo z jakichś tam powodów będą uważali, że w pewnych sytuacjach, prawda, z takich czy innych powodów, to może być 5 albo i 6. To on się musi z tym zgodzić. I teraz słuchajcie, jest bardzo ciekawe tutaj socjologiczne uwarunkowanie. Mianowicie, biorąc pod uwagę, że wolnomularstwo jest zbudowane w zasadzie szczebli wtajemniczenia. Przy czym istnienie tych szczebli wtajemniczenia nie jest tajemnicą, żeby była jasność. To nie jest tak zakonspirowana organizacja, jak była nasza Liga Narodowo-Demokratyczna, gdzie niższy szczebel nie miał prawa wiedzieć o istnieniu wyższego szczebla. W wolnomularstwie aż tak to nie jest zakonspirowane. Po prostu wiadomo, że są wyższe szczeble, tylko nie wiadomo, kto z braci zasiadających na niższym szczeblu należy do wyższego szczebla. No to kochani, prosta sprawa, jeżeli wyższy szczebel ma pakiet kontrolny na niższym szczeblu, to może przegłosować, co chce. Trochę tak jak w spółce akcyjnej. Więc to widzicie, jakie to ma jakie może mieć konsekwencje. Ale przede wszystkim no tutaj ta walka z wszelkiego rodzaju dogmatyzmem, czyli z dogmatami, od razu stawia wolnomularstwo w zasadniczej sprzeczności z Kościołem rzymskokatolickim, który jest oparty na pewnym spójnym wewnętrznie systemie dogmatów i też norm etycznych. No to już jest sprzeczność zasadnicza i dlatego katolikom nie wolno należeć do wolnomularstwa, kiedy za to groziła ekskomunika w poprzednim prawie kanonicznym, tym, które ogłosił Benedykt XV w 1917 roku. W obecnym kodeksie już tak to ostro nie jest stawiane, ale nie wolno katolikom należeć do wolnomularstwa. I organizacji powiązanych. Znaczy, i tego typu, tak. Dając Rotary Club. Nie. Rotary nie jest zabronione. To jest takie przedszkole, jak niektórzy mówią, wolnomularstwa, ale należenie do Rotary czy do... Iwka jeszcze. Tak. To nie jest zabronione. Nie jest zalecane. I na przykład jak... To też jest ciekawy przypadek, który znam od źródłowego świadka z zakonu kawalerów maltańskich. Jak kawalerowie maltańscy z Krakowa no właśnie zapytali się swego opiekuna w hierarchii ówczesnego ordynariusza archidiecezji krakowskiej kardynała Macharskiego, czy mogą zapisać się do Rotary Klubu, bo w kodeksie prawa kanonicznego nie jest to eksplicite wymienione, więc no, jakoś mieli tam ochotę, żeby się zapisać, to kardynał Macharski powiedział twardo: nie można dwóm panom służyć. Koniec
Kropka, więc postawił sprawę bardzo jasno. Tak, tak to jest, ale w każdym razie no, Rotary to nie jest to, co wolnomularstwo, to jest co najwyżej przedszkole, czy jakiś tam przedsionek wolnomularstwa. Ale jeszcze jest taka organizacja, na podstawie testów psychologicznych nam się przyjmuje, to chyba zresztą przestarzałe są te testy, do Mensa, czyli dla ludzi nie wiem, wybitnie uzdolnionych, czy wybitnie inteligentnych. I tam przychodzą ludzie przeważnie Rotary Club i obserwują zebrania tych z Mensy. I po jakimś czasie wciągają tego, kto im przypasuje. No, tak, tak. To jest w ten sposób. Wyłaniające inteligentniejsze. Tak, tak, no tak, ja tak. Mogę tylko... Według tych testów. Wyrobone, mogę tylko testy, powiedzieć, że przy analizie psychocybernetycznej, którą mamy tu w planie, też będziemy to obserwować. No nie wiem, ilu z kolegów słuchało moich wykładów z cybernetycznej teorii charakteru. Bo parę lat temu miałem tu, ale to chyba nikt z obecnych. Co słuchałem? Tak. Od Pawła nie dostałem takich. Nie. Także nie nagrał chyba tego. Trudno mi powiedzieć. No to zrobimy to. Jak skończę naukę o cywilizacjach, przejdziemy do cybernetycznej teorii charakteru. W każdym razie mogę powiedzieć, że te testy psychologiczne, które są w obiegu, to są testy pseudoinformacyjne, bo mierzą łącznie w niewiadomych proporcjach dwa parametry. To, co w psychocybernetyce nazywamy inteligencją i to, co nazywamy pojemnością, ale w niewiadomych proporcjach. Więc to jest klasyczna pseudoinformacja. Niech sobie łapią tam. Na zdrowie. Tak, w wykładzie doktora Węgrzyna było to. On tam tłumaczył o tych testach psychologicznych, jak on to jest, mówił, że one są całkowicie, żadne wyniki ich nie mają żadnego znaczenia naukowego. A jeszcze, no mają takie pseudoinformacyjne. No. Bo one są robione dla ludzi tam w wieku do 20 iluś lat, a się robi te testy na wszystkich. A jeszcze jest taka rzecz, że tych przyjętych do Mensy już tam się urabia w taki sposób, żeby ci ludzie, którzy przeszli te testy i dostali się do Mensy, żeby nie mieli postawy społecznikowskiej, tylko raczej, żeby się kierowali tylko i wyłącznie własnym interesem, własną karierą. Wyścig szczurów. A nie nawet nie działaniem na dobra, na rzecz dobra sąsiadu, własnego otoczenia, czy nawet szerszą działalnością czyli społeczną, czy polityczną. Programowa atomizacja społeczeństwa. No takim jest łatwiej rządzić. Takim społeczeństwem. Wszyscy się zajmowali plotkami o... Bo jak społeczeństwo zaczyna się organizować, no to mamy to, co jest w tej chwili na Ukrainie. I to dla każdej władzy jest niebezpieczne. W tej chwili mnie się wydaje, że właśnie Rosji się boją, żeby to nie dało przerzutów na Rosję. Bo to jakby nie było bratni kraj, bratni naród pokazuje, jak to działa. No a jeszcze tutaj kolegów nie było, pięciu nie było. Jak cytowałem z telewizji dzisiaj ci właśnie główni bojowcy tych barykad, to są z tego ci nacjonaliści ukraińscy młodzi. No i oni mówili, o, gdybyśmy tu mieli takich młodych ludzi, takich dzielnych, jak Polacy mają na tym marszu niepodległości, to już dawno byśmy się rozprawili z Janukowiczem. Więc patrzcie, znacie, nasz marsz niepodległości też jakoś ich zagrzewa do działania, chociaż to, no ja nie wiem, czy nasi marszowcy niepodległościowi aż tak dobrze się potrafią organizować, ale może. W każdym razie nie należy ich krytykować przynajmniej za granicą, w żadnym wypadku. Ale jest też taka kwestia, że się mówi, że Kliczko to niemiecka agentura, Watkiewszczyna, Julia Tymoszenko i Arsenij Jacek to amerykańska, a ci to ta partia Swoboda Nacjonalistyczna Olega Tiachny-Boka, to jest z kolei popłuczyny UPA i OUN
i oni mają od pozostałości tych organizacji, emigracja ukraińska z Kanady, mają pieniądze i... Ale to by znaczyło, że oni nie są niczym agenturą. Raczej nie, być może nie, ale... To też ciekawe. To też ciekawe. Ale tam w ich programie jest oderwać 19 powiatów od Polski. Przemyśl, Zamość, Chełm, Sanok, Brest. Ale teraz z tym nie występują przynajmniej. No i ci z PiS-u pojechali tak na bezdurno, zamiast my was poprzemy w walce z Janukowiczem, powiedzmy, ale wy usuńcie pomniki Bandery, wszystkie groby Polaków. A tam dzisiaj jakieś co do pomników były uchwały w Radzie tej ukraińskiej. Coś o pomnikach było. Szkolnictwo polskie i tak dalej. Przecież Polaków jest około miliona na Ukrainie. Z 4% ludności chyba nawet. No ja nie wiem. Więc... Źródła. Skąd my to wiemy? No z tych informacji o różnych... Jakich informacji? Co jedna pani powiedziała, nie, drugiej internet. Pani? Nie. Źródła zawsze trzeba podawać. Jak już się operuje liczbami... Wikipedia ma informacje w tym przypadku znaczy nie z GUS-u, tylko z jakiegoś ukraińskiego odpowiednika GUS-u. Tylko, że oni też tak piszą na pałę, to wszystko niedokładne rzeczy, ale... Obawiam się, że to nie jest tak oficjalnie czy porządnie zbadane. Ale powinno. Może tak i być, ale nie wiemy skąd. Tak jak poseł Górski popiera sprawy Polaków na Litwie, walczy z dyskryminacją Polaków na Litwie, ze szpitalnego łóżka nawet, jest teraz chory na białaczkę. Tak. To inni ludzie z PiS-u w sytuacji tak na bezdurno jadą popierać protesty na Ukrainie, nie żądając nic w zamian dla tamtejszych Polaków. No tak jest. A powinni... Żerują w Excel. W ciemno. No właśnie, to jest bardzo złe. Tak mi się wydaje. Dla jednych jest złe, dla drugich jest dobre, dla trzecich jest obojętne. Natomiast jak się podaje informacja, że jest tyle i tyle procent, no to już warto podać. A ocenę każdy sobie może oceniać, jak chce. No więc słuchajcie, wracając do tego, żeby zakończyć ten temat. Mam pytanie, czy to nie... Nie widzę. Nie, to sobie może tu leżeć. Dobrze. A mojej ręki nie widać teraz. Nie. Więc proszę was, po prostu u podstaw tej całej cywilizacji leży ideologia liberalno-wolnomularska. To znaczy ideologia oparta w gruncie rzeczy, w sensie filozoficznym, na idealizmie teoriopoznawczym, czyli epistemologicznym, według którego podstawowym źródłem naszego poznania nie jest żadna obiektywnie istniejąca rzeczywistość, tylko nasze wrażenia, po prostu. No więc jak się bracia Lożowi zbiorą i stwierdzą, że mają takie, a nie inne wrażenia, to jest źródło poznania. Czyli tak, w sensie filozoficznym ideologia liberalno-wolnomularstwa to... Opiera się na idealizmie teoriopoznawczym. Według którego źródłem naszego poznania są nasze wrażenia. To wtedy jest spójne. Tylko wtedy hulaj dusza piekła nie ma. Przegłosujemy na zebraniu lożowym, że nie ma piekła. To znaczy, że go nie ma. A jak przegłosują, że nie ma grawitacji, no to kto będzie tak. A kto będzie to kwestionował, to będzie za fundamentalistę. Więc tu jest taka anegdota. Stoi na wysokim piętrze w pokoju dwóch ludzi i jeden mówi do drugiego: słuchaj, ty wiesz, latanie to jest bardzo prosta sprawa. A co tam mi takie rzeczy będziesz opowiadać, mówi drugi. No mówi, no popatrz się. Stanął na parapecie,
pomachał rękami, furt skoczył, przeleciał, zrobił taką pętlę w powietrzu, stanął na parapecie, szedł, widzisz, jakie to proste, ten mówi, no rzeczywiście. No co, mówi, boisz się? No to jeszcze raz ci pokażę i znowu. Wszedł na parapet, skoczył, pomachał rękami, zawrócił, stanął, mówi, no spróbuj ty. No to ten mówi, no rzeczywiście, spróbuję. Dołączył się do głosowania, większość dwuosobowa. Wszedł na parapet, skoczył, oczywiście się zabił. A ten z góry patrzy i mówi, no jak na anioła stróża, to jestem drań. To jest taki kryterium asfaltu, można powiedzieć. Oczywiście sobie można przegłosować, co się chce. Natomiast ta nowa cała genderologia to jest, proszę was, po prostu wprost wprowadzanie do systemu zwiększania entropii. Dlaczego? Dlatego, że przeciwstawia się sterowanie płcią, czy stereotypem płci społecznym, czy kulturowym, przeciwstawia się płci biologicznej. To jest stereotyp płci kulturowy wyrósł na bazie biologicznej. Tak jak już nawet nie w XX, ani w XXI wieku, ale w XIX wieku August Comte, twórca pozytywizmu, stwierdzał, że nauki biologiczne są nadrzędne w stosunku do nauk społecznych i w ogóle nauki społeczne traktował jako dział nauk biologicznych. A pozytywiści bynajmniej nie byli jakoś klerykałami, wprost przeciwnie. Można powiedzieć, że bardziej dotkliwie dokuczali katolikom niż ateiści. Dlatego, że po prostu podśmiechiwali się z wszelkiego rodzaju wierzeń i mówię, to sobie tam wierzcie, nas to niewiele obchodzi. Bo atakowanie, powiedzmy, wierzeń, to tak, u jednych może podważyć wiara, a u drugich umacnia. A lekceważenie u nikogo nie umacnia. Więc proszę was, to pozytywiści w ogóle twierdzili na podstawie wyników badań pozytywnych, do których według nich teologia bynajmniej nie należała. No i teraz, jeżeli się przeciwstawia te... Poprzez wprowadzenie stereotypu płci kulturowej do... Przeciwstawia się płci, oddziela się i przeciwstawia przynajmniej częściowo płci biologicznej. No możesz sobie według swoich wrażeń zmieniać płeć jak chcesz. No ale to jeżeli tak, to można powiedzieć tak, że jak ktoś się uważa za Napoleona, to nie należy go zamykać w czuplandy, tylko należy go traktować jak Napoleona, prawda? Bo inaczej to jest ograniczanie jego wolności, jak on się chce uważać za Napoleona. A kto inny będzie się chciał uważać za Mahatmę Gandhiego, z kozą będzie chodził, będzie Jaroszem jak najbardziej, no to też nie należy z niego, jak to się mówi popularnie, robić wariata i zamykać uczuwków, tylko trzeba uszanować to i traktować go jako Mahatmę i tak dalej. No to są wszystko konsekwencje. Więc to jest wprowadzanie... Zarojenie się na ulicach od czubów. No. To są konsekwencje. To jest to wprowadzanie entropii, zwiększanie systemu. To jest właśnie zwiększanie entropii systemu. Jak dużo czubków biega na wolności, to wreszcie się dzieje. No teraz ci... W rodzinie jest w przyrodzie. Ci, no nie czubki, tylko ci groźni bandyci mają wyjść na wolność, to już całe państwo chodzi w strachu, co to będzie, jak wyjdzie tych kilkunastu czy dwudziestu kilku tych skazanych na karę śmierci. Tam w 88. Tak, i zamieniono im na 89 im zamieniono
na 25 lat. Najpierw na dożywocie, zniesiono karę śmierci, a potem różne były amnestie i tego typu historie i, nie, no, i zostało tylko 25 lat. Amnestia mi to zmieniła na 25 lat chyba, mi się wydaje, ja już nie jestem pewien. W każdym razie, proszę was, to jest jeden z elementów tej liberalno-wolnomularskiej cywilizacji śmierci. I o tym trzeba wyraźnie mówić. Korzenie są w ideologii liberalno-wolnomularskiej. To jest tylko kolejny etap rozwojowy. No dobrze, to tyle tych uwag aktualnych. To jest nowa całkowicie cywilizacja, która w czasach koniecznego jeszcze się nie rozwinęła do takich rozmiarów, żeby już trzeba ją było traktować jako ukształtowaną nową cywilizację. A teraz trzeba to brać pod uwagę. Co ostatnio przerobiłem? Proszę mi przypomnieć, kolega ma notatki dobre. Dlatego chodzi o cywilizację arabską, byśmy tam o prawie publicznym mówili. Stosunek prawa prywatnego do prawa publicznego. Skończyliśmy na cywilizacji arabskiej. Stosunek prawa prywatnego do prawa publicznego. To chyba w takim razie omówili. Tak. W różnych cywilizacjach, nie tylko w arabskiej. No nie, skończyliśmy na arabskiej. Skończyliśmy na arabskiej, tak. To jest stosunek prawa publicznego do prawa prywatnego. I chodzi tutaj o to, czy one są rozdzielone i czy są szanowane. Tak można by to streścić krótko. Teraz proszę was, to cztery wyróżniki żeśmy już sobie omówili. Teraz piąty wyróżnik. To jest problem źródeł prawa. No i związany z tym ściśle stosunek etyki do prawa. Więc tutaj po pierwsze trzeba powiedzieć, że w cywilizacjach sakralnych, ale przepraszam, czy tu jakaś jest szklanka, bo tu strasznie sucho i zwykłej wody by mi się przydało trochę. Ja mam kolę. O! Tu jest nawet czajnik, można by przynieść wodę. No to jest chłodna. To jest chlebą wzięła. No to bardzo dobrze. Dziękuję. Można powiedzieć, że to jeszcze lepiej, ale jakby była szklanka, to oczywiście się lepiej pije ze szklanki niż z puszki. Nie ma, to nie ma. Trudno. Niestety, ja wiem, gdzie są tutaj szklanki, ale to trzeba by było przejść na drugą stronę w ogóle. No, to można tam sprawdzić. No. Raczej jakieś materiały. Czyli piąty punkt jeszcze pan profesor powie. To jest piąty wyróżnik. Wyróżnik. Piąty wyróżnik. Z łóżkiem czy bez łóżka? Wszystko jedno. Problem z źródeł prawa jest związany z stosunek etyki do prawa. Jest. Ja zdążyłem zapisać na klawiaturze, a tego pisma nie dałeś tam. Ja czytałem pisać już poprzedniego. Źródeł prawny, tak? Źródeł prawa czy prawa? Problem źródeł prawa jest związany z nim stosunek etyki do prawa. I związany. Etyki do prawdy, tak? Do prawa. Do prawa. Stosunek etyki do prawa tośmy już zresztą trochę omawiali. Ale wrócimy do tego w tym momencie. Otóż trzeba zacząć od tego, że w cywilizacjach sakralnych źródłem zarówno etyki, jak i prawa jest religia i jej normy. Jest religia i jej normy. Kościół katolicki, tu od razu z
sobie powiemy, Kościół katolicki nie wytworzył cywilizacji sakralnej. Nie wytworzył cywilizacji sakralnej, chociaż w średniowieczu były potem poważne pokusy. Na przykład były naciski ze strony państwa, żeby koronację monarchy uznać za sakrament. Bo monarcha to jest pomazaniec Boży. A to wiem, jak to się odbywało, że po prostu były specjalne rekolekcje dla przyszłego monarchy. Potem się ubierał w albę podobną do ministranckiej. Na tą albę kładziono w dniu koronacji ten gronostajowe te szaty. I znaczy wszystko, była msza święta, bardzo uroczysta, z udziałem dostojników państwowych i tak dalej. Odprawiana i kościelnych. Była właśnie odprawiana zwykle przez prymasa albo arcybiskupa. Dawniej w Polsce to był arcybiskup gnieźnieński, albo biskup diecezjalny za jego poręczeniem. I za koronacja jeszcze dawniej była za zgodą papieża jeszcze. Tak. A później prymasa Polski. I nie wiem, po kazaniu, czy no przed przeistoczeniem miał miejsce obrzęd koronacji. Przyszły król i przyszła królowa klękali na specjalnych klęcznikach przed ołtarzem. No i wtedy arcybiskup czy kardynał dokonywał specjalną formułę modlitewną i nakładał korony na głowy. No ale mimo tego Kościół koronacji nie uznał za sakrament, chociaż to był obrzęd, który miał oprawę religijną. No i ostatecznie chrześcijaństwo wychowało dwie cywilizacje. Chrześcijaństwo zachodnie, cywilizację łacińską, a chrześcijaństwo wschodnie, cywilizację bizantyjską. Słucham? Wschodnie bizantyjską. Wschodnie bizantyjską. No teraz to Bizancjum dzieje z zachodu na nas, ale kiedyś było odwrotnie. I tutaj chodzi o to, że pod względem dogmatycznym chrześcijaństwo wschodnie, czyli prawosławie, minimalnie różni się od katolicyzmu. Właściwie różnice są tak niewielkie, że w tej chwili już jest pełny dialog, no nawet było wspólne oświadczenie Episkopatu Polskiego i Patriarchatu tylko nabożeństwa prawosławnego moskiewskiego. Msze są znacznie dłuższe, tam nie ma ławek. No nie, ale nie, ja mówię o dogmatach. Obrzędowość jest trochę różna. Mówię o dogmatach, nie o obrzędowości. Obrzędowość na przykład jest w kościele grecko-katolickim, który podlega stolicy apostolskiej, jest taka sama jak w prawosławiu. No także tu nie o obrzędowość chodzi, chodzi o dogmaty. No, więc mówię o różnicach dogmatycznych. To tak, po pierwsze w naszym credo rzymsko-katolickim mówimy, że Duch Święty od Ojca i Syna pochodzi. Natomiast w credo prawosławnym, że Duch Święty od Ojca przez Syna pochodzi. No to jest myślenie bardziej wertykalne, a nie horyzontalne. I to ma bardzo daleko idące konsekwencje społeczne. Natomiast z punktu widzenia religijnego to różnica jest dla niefachowców niedostrzegalna. Jak bierzemy pod uwagę różnice cywilizacyjne, to one tłumaczą właśnie takie, a nie inne sformułowanie tego dogmatu. Władza, jedność, władza, mądrość, wszystko ma jedność. Bóg Ojciec najważniejszy. A u nas? A u nas od Ojca Chrystus i Syna. Chrystus trochę poniżej, a Duch Święty jeszcze niżej. To tak to wygląda.
A w katolicyzmie, no to taki trójkąt. Jakby. No horyzontalna właściwie sprawa. Ja to pokazuję na wykładzie, który jest dostępny, więc nie będę tu powtarzał, gdy to jest na równi. Bóg Ojciec to jest oryginał. Syn Boży to jest obraz zawarty w oryginale, a więc jak najbardziej równorzędny. A Duch Święty to jest relacja między obrazem a oryginałem, czyli kod. I tutaj jest od razu zrozumiała następna sprawa, że bez łaski Ducha Świętego nie ma mowy o zrozumieniu czegokolwiek, jakichkolwiek informacji dotyczących i Boga Ojca, i Ducha Świętego. To już nie jest wtedy przedmiotem wiary, tylko to jest wiedza. Jeżeli się opanuje język ogólny jakościowej teorii informacji, to teraz rozumiecie, dlaczego to jest takie przemilczane, niedopuszczane, bo za dużo konsekwencji z tego wynika. Tak, o ironii, o to ułatwia zrozumienie tego, co pan profesor powiedział, obraz Rublowa pod tytułem Trójca Święta, gdzie jest tak samo wyglądający po trzech stronach stołu Bóg Ojciec, Jezus Chrystus, Duch Święty. Tak jest. No to jak przedstawieni jako aniołowie, czy postacie podobne do aniołów, no to tylko mają różne atrybuty, po czym można poznać, który jest który, ale to bardziej pasuje do tej wizji, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna. I Syna, tak. To jest, chociaż to autor jest tego obrazu jest Rosjaninem. Ikony właściwie, bo to jest ikon. Ale z tego widać, że ta różnica nie tyle w samym dogmacie, co w sformułowaniu tego dogmatu jest z punktu widzenia religijnego nieistotna. Także w tej chwili na przykład na terenie Rosji jest zasada, że nie prowadzi się, ani nasi księża nie prowadzą nawracania na katolicyzm wyznawców prawosławia, wprost przeciwnie, jeżeli jakiś ktoś, kto był ochrzczony w kościele prawosławnym, jeżeli chciałby przechodzić na katolicyzm, to nasi księża odmawiają. Mówią, jesteś ochrzczony, chrzest jest ważny, różnice dogmatyczne niewielkie, zostań już w tej religii, w której się urodziłeś, ochrzciłeś i vice versa też. A w przypadkach takich jak na przykład, że jest masa ludzi, pozostałość po Związku Radzieckim, Związku Socjalistycznym Republik Radzieckich, masa ludzi, która urodziła się bez żadnych pochodzenia prawosławnego. No, tu jest problem. W rodzinach ateistycznych i się nawracają. I duża część takich ludzi przechodziła na katolicyzm. No więc tu oczywiście, jak ktoś jest nieochrzczony, to się nie odmawia. I cerkiew kręciła nosem. Mówiła, że kościół katolicki prowadzi działalność prozelicką. Uznała to za działalność właśnie. To po prostu było coś takiego, że oni sami przychodzili i stwierdzali, że katolicyzm jest tą religią, którą oni chcą wyznawać. No bardziej im jakoś odpowiadała. Czy intelektualnie do tego doszli, czy po prostu się nawrócili? Nie, no to o nawracaniu raczej nie należy mówić, bo te różnice dogmatyczne są prawie żadne. Druga sprawa, słuchajcie, tutaj druga różnica, to jest to, że prawosławni nie wierzą w czyściec. To jest bardzo ciekawa rzecz. Tylko zbawiony albo potępiony i koniec. Żadny tam czyściec. Złośliwi katolicy mówili, że władcy prawosławni już taki czyściec za życia robili swoim poddanym, że oni nie musieli wierzyć, ale też takie złośliwości. Oczywiście, ale takie komentarze były, zwłaszcza w czasach zaborów, w czasach carskich. To jest taka sprawa. Natomiast Kościół rzymskokatolicki w zasadzie dostosowuje się do wszystkich cywilizacji, tylko stawia im cztery warunki.
Myśmy o tym mówili, czy już? Nie, właśnie nie. I to jest bardzo ciekawe. No właśnie, to powiem w takim razie. W stosunku do wszystkich cywilizacji stały jak Kościół wszędzie i zawsze cztery postulaty etyczne. Żadne inne. Pierwsze to jest monogamiczne, dożywotnie małżeństwo. Jak wiemy, to jest jeden z wyróżników cywilizacji. Cztery postulaty etyczne. Etyczne. Dwukropek. Pierwsze to jest monogamiczne, dożywotnie małżeństwo. No, nie będę tego tu szczegółowo omawiał, bośmy to już omówili jako wyróżnik cywilizacyjny. I widzimy, że Kościół, stawiając ten postulat, po prostu spełnia bardzo istotną rolę cywilizacjotwórczą. Natomiast rozmywanie monogamicznego małżeństwa prowadzi natychmiast jako skutek, nawet może być i niezamierzony, ale od razu prowadzi do rozmywania cywilizacji. No patrzcie, co się dzieje w tej chwili we Francji. Jaki bałagan. No, bo jest... pan prezydent sobie miał nie żonę, tylko miał... No, ja to nazywam nietatową żonę, już tak elegancko nie chcę. No i poszła w odstawkę. Ale to zaraz, ale gdyby mieli... Tak, przedtem Sarkozy miał żonę, z którą miał ślub cywilny. No ale to nie mógł tak sobie oświadczyć, że poszła mu zła Kalina. Jozi dać Kalina w łeb. Jak to w jednej z powieści podróżniczych było. Tylko no, rozwód musiał być. I dopiero po rozwodzie on sobie wziął drugą żonę, ale też z którą wziął ślub. To jest pewne skrępowanie. No, oczywiście ślub cywilny jest łatwiej tutaj rozwiązać niż kościelny, chociaż przy rządach nowego kodeksu prawa kanonicznego, to ja już się na ten temat nie będę wypowiadał. Pani Giertychowa, żona Romana Giertycha, która jest właśnie specjalistą z prawa kanonicznego, no to mówiła kiedyś w telewizji, jak to w tej chwili łatwo jest uzyskać, no nie rozwód, bo rozwodów w Kościele katolickim nie ma, ale stwierdzenie nieważności małżeństwa od początku, już nie będę się w to wgłębiał. Ale wszystko jedno, no to musi być cała procedura. A tutaj, jak jest takie nieetatowe małżeństwo, to... On ją przedstawił jako swoją nieetatową żonę, alias partnerkę. No a teraz powiedział, że już nie chce takiej partnerki. I to już a nie fruziu. Już się przyzwyczaiła do tego, że jest prezydentową i tak dalej, a to nagle. No ale to nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań. No, mógłby powiedzieć właśnie prezydent Francji, że to właśnie jest po łacińsku, bo to tylko etyce polega, ale to jest wtedy etyka subiektywna, a nie etyka obiektywna. Jeszcze oboje są pochodzenia żydowskiego. Znaczy nie wiem jak ta nowa nie znam nazwiska, ale w przypadku prezydenta i tej jego byłej, no to jest, ona jest zdaje się niemiecką żydówką z obywatelstwem francuskim. No to w takim razie temu prezydentowi ona może zarzucić antysemityzm. Dopiero będzie wygrywał. A sam Holland jest kuzynem Agnieszki Holland po prostu. Jest ta sama rodzina. A to nic nie ma jedno do drugiego, dlatego że przecież Hannah Arendt, wybitna filozof żydowska, stwierdziła, że Marx był ojcem antysemityzmu dwudziestowiecznego. Chociaż wnuk rabina. Ale Marx, no i tu ona dała dowód, przecież rozprawa Marxa na temat, a tytuł już nie pamiętam, ale chyba tytuł, kwestia żydowska czy coś takiego,
No to kochani, to są takie teksty, że jakbym wam przeczytał i zapytał, kto to pisał, to nikt by nie zgadł, że to Marx. Wszyscy myśleli, że Hitler robił ktoś taki. No, ktoś taki, tak. No ja pamiętam, ja robiłem takie eksperymenty, brałem. Jak chcecie, to mogę wam kiedyś przynieść, bo jeszcze z czasów PRL-u mam niektóre tomy dzieł Marksa i Engelsa. Jak wiecie, tu nieraz cytowałem. I tam jest, no tak z pamięci zacytuję, więc nie będzie to dosłowny cytat, ale ideę oddaję. Marks pisze, co jest świeckim Bogiem Żyda? Świeckim Bogiem Żyda jest lichwa. Przy czym w polskim tłumaczeniu jest przetłumaczone na handel. Ale jak ktoś zna dobrze język niemiecki i zajrzy do oryginału, to okazuje się, no lichwa to jest handel pieniędzmi oczywiście, ale no każdy handel jest z handlem pieniędzmi. Więc on takie różne tam rzeczy pisał i mówi, że wraz z ustrojem socjalistycznym problem żydowski zniknie. Po prostu Żydzi się zasymilują całkowicie w tym nowym socjalistycznym społeczeństwie. Ale co, tak. Coś było na rzeczy, ponieważ po 68 roku trochę ludzi pochodzenia żydowskiego w PRL-u zostało. I z tego, no, co ja się orientuję, ludzi jest, czy młode pokolenie z tych rodzin, często nawet chodziło do kościoła katolickiego, już się za Polaków uważało, nie znało innych, chyba że się uczyli obcych języków, umówili ze sobą po języku polskim. I to hebrajskiego w ogóle nie znali. Jasne. I nagle po 89 roku, tak jak wielu ludzi, zaczęli czytać Gazetę Wyborczą, gdzie Michnik ładował. Proszę takie... pana, to nie podważa tezy Marksa, dlatego, że Marx mówił, że Żydzi znikną w socjalizmie. No jak od socjalizmu żeśmy wrócili do systemu burżuazyjnego, to się sprawa znowu ale jak to zostało zrobione? Do tych ludzi były apelowane w latach, na przełomie lat 80. i 90. takie artykuły, że jedziecie autobusami i zawsze ktoś, jakiś człowiek nieprzyjemny powie na wasz temat jakieś nieprzyjemne słowo, Żydzi, że jesteście Żydami, jak się przeciwko temu. To była propagitka kryptosjonistyczna, dlatego że jak przyjechał pod kątem premier Netanyahu to chyba jeszcze i miał spotkanie w synagodze nożyków z naszymi, jeszcze ten za pierwszym premierostwem, nie. Już teraz jest nie mówię, jeszcze o wcześniejszym, o 7-8 lat. Wcześniej jak został. I zaczął od tego, że mówi tak. Znacie język hebrajski? Okazało się, że nikt, czy prawie nikt nie znał. Mówi, to co to za Żydzi, co nie znają języka ojczystego. Macie się uczyć, żeby następnym razem, jak przyjedzie nasz premier, żeby mógł w ojczystym języku z wami rozmawiać, a nie w językach obcych. No i dalej mówi tak, dlaczego był Holokaust? Bo nie mieliśmy swojego państwa. Nie widzicie na to, że państwa obce będą was bronić, jak przyjdzie co do czego. A teraz mamy potężne swoje państwo, które jest uzbrojone, jest w stanie nas obronić i wszyscy macie przyjeżdżać do Izraela. No a... ta agitacja, o której pan mówi, to się bardzo pokrywa. Tylko, że była wcześniejsza, o 8, 7, można 9, 110 był lat. Cały artykuł, pamiętam, w biuletynie. 1990 rok. Mówię o tym okresie. No, socjalizm się narodził w 19 wieku. No tak, ale mówię w Polsce. W tym okresie, kto ma zamiast... A w Polsce też od razu się pojawił. Więc ja pamiętam, jak w biuletynie informacyjnym Grunwaldu był artykuł na temat antysemityzmu. Po prostu tam autor nasz, Grunwaldzki, udowadniał, że antysemici dla sionistów spełniają funkcję psów owczarskich. To znaczy, jak jakiś Żyd się zaczyna asymilować, to, a jeszcze jak ukrywa swoje pochodzenie, no to wtedy
sioniści natychmiast do antysemitów puszczają informację, że o, to jest Żyd. I ci antysemici się rzucają jak te wściekłe psy, zaczynają go gryźć, a sioniści mówią, widzisz, jaki ty głupi jesteś. Ty nie licz na to, że cię goje przyjmą za swojego, bo no, popatrz, co się dzieje, wracaj do nas. Czyli antysemici spełniają funkcję psów owczarskich dla sionistów. I to jest z ich punktu widzenia no, całkiem zrozumiałe. Ale proszę was, dlatego w statucie Grunwaldu było zwalczanie i sionizmu, i antysemityzmu jako dwóch stron tego samego medalu. Kto to dzisiaj wie? A w tych informacjach internetowych ani słowa o tym nie ma. Tylko, że Grunwald był antysemicki, to tylko tyle. A to tak. Ale, to jest też bajką. Ale że zwalczał i nawet brałem udział w takim posiedzeniu, które wyrzuciło jedną koleżankę za antysemityzm. Ale to tak już na marginesie. Ale do tematu? Wracając do tematu, ale to się z tematem religia, a cywilizacja łączy, więc w cywilizacjach sakralnych wszystkie pięć kategorii bytu społecznego, ale przynajmniej te, które tam są, są ustalone przez normy religijne. A jeśli chodzi o te postulaty etyczne, to pierwsze to jest to monogamiczne dożywotnie małżeństwo, drugie... Natomiast w Kościele katolickim, który nie stworzył jednak cywilizacji sakralnej, żadnej mimo pokus, stawia tylko cztery postulaty etyczne wszystkim cywilizacjom. No i pierwsze dożywotnie monogamiczne małżeństwo. Drugie, niezawisłość Kościoła od władzy państwowej. Niezawisłość Kościoła od władzy państwowej. W imię niezawisłości, nadrzędności czynnika duchowego wobec siły fizycznej. Nadrzędności i? W imię niezawisłości i nadrzędności czynnika duchowego wobec siły fizycznej. Trzeci to jest zniesienie zemsty prywatnej w nawiasie rodowej i przekazanie jej sądownictwu publicznemu. To jest bardzo istotny element cywilizacjotwórczy, dlatego że cywilizacja wyżej rozwinięta, już taka wytwarzająca państwa, jest możliwa tylko tam, gdzie się rezygnuje z zemsty rodowej, prywatnej i przekazuje to sądownictwu publicznemu, a to już wymaga tworzenia aparatu państwowego. Czyli po prostu Kościół wymuszał jakieś plemię X nawróci się na katolicyzm gdzieś na jakiejś wyspie hipotetycznej. Tak. No i musi stworzyć, szefowie tego plemienia po przejściu na katolicyzm muszą stworzyć państwo. Muszą dążyć do stworzenia państwa. Zaraz będę o tym mówił. Przekazanie jej sądownictwu publicznemu. Przekazanie jej sądownictwu publicznemu. No i czwarte. Dążenie do zniesienia niewolnictwa. No, to jest bardzo fajne. No, dlatego nie kto inny jak Engels napisał, że chrześcijaństwo było kiedyś najbardziej postępową organizacją, wręcz partią niewolników, broniącą praw niewolników. Chyba już nawet od zarania przecież. Od samego początku. Ta historia z tą, znaczy to jak były prześladowania chrześcijan, chyba za czasów Diokrecjana w Afryce Północnej,
to był taki przypadek, one zostały obydwie kanonizowane bardzo szybko przez Kościół, święte Perpetua i Felicita. I Perpetua to była właścicielka, czyli bogaczka, a Felicita to była jej niewolnica po prostu. I obydwie w konspiracji wyznawały chrześcijaństwo. Zostały postawione przed sądem, zmuszone do złożenia ofiar bożkom rzymskim. Obydwie odmówiły i Perpetua została, zresztą osoba drobnej postury i taka raczej niskiego wzrostu, została od razu skazana na śmierć. A w przypadku tej drugiej prawo rzymskie dopuszczało pewien wyjątek polegający na tym, że kobieta w ciąży, bo ona była w ciąży, i ta druga była z kolei wysoka i dobrze zbudowana, odmiennie wyglądała od tej pierwszej, ta niewolnica. I dopiero jak wykarmi dziecko mlekiem, dopiero wtedy mogła być na niej wykonana egzekucja. Czyli musiała urodzić dziecko, wykarmić dziecko mlekiem i odroczono egzekucję o rok. Znaczy, natomiast chodzi tutaj o sam fakt, że wspólnie pani i niewolnica organizowały msze dla różnych ludzi i ci ludzie traktowali się podczas tych uroczystości jako bracia i podczas tego sądu i zeznań obydwie współpracowały ze sobą. To ale tutaj nie było też chrześcijanie, właściciele niewolników uwalniali niewolników. I traktowali ich lepiej, albo traktowali ale nawet uwalniali. Przecież w Rzymie była możliwość nadania statusu osoby wolnej, wyzwoleńca przez właściciela. To od woli właściciela zależało. To nie było tak jak w cywilizacji bramińskiej, gdzie już w najniższej kaście się jest do końca życia i dopiero w następnym wcieleniu można awansować do wyższej. Więc proszę was, więc zniesienie niewolnictwa i rehabilitacja pracy fizycznej. To jest bardzo istotna sprawa, bo praca fizyczna była pogardzana, to tylko dla niewolników było w starożytności. Połączone z powszechnym etycznym wymogiem pracy. Kto ne robotaju, to ne kuszaju, powiedział święty Paweł, apostoł narodów. Powszechnym... Etycznym wymogiem pracy, tak? Tak, połączone z powszechnym etycznym wymogiem pracy. I tutaj jest bardzo ważną rzeczą, że odnośnie, proszę to nawet zanotować, pierwszych dwóch postulatów znaczy monogamia i niezależność Kościoła od państwa. Kościół wymaga wypełnienia ich od razu. I nie udzieli chrztu komuś, kto miał przedtem wiele żon i nie zechce ich oddalić. No, albo jedną z nich musi sobie wybrać i z nią wziąć już ślub kościelny, albo z kim innym. No na przykład nasz Mieszko I oddalił całe towarzystwo i te żony, które miał legalnie, to nie było na zasadzie takie jak teraz. To były pełnoetatowe żony, tylko było tych etatów więcej. Było ich 7 z tego, co ja się orientuję. No możliwe, tak. No Jurny był, to miał 7. Więcej niż w tej chwili nawet muzułmanom wolno. W każdym razie musiał, no oddalił je wszystkie i pojął za żonę księżniczkę czeską. Proszę was, druga sprawa też, absolutnie Kościół nie godzi się na to, żeby Cezar siadał na ołtarzu. Słynny non possumus prymasa Wyszyńskiego. Jak władze PRL-u zaczęły mieszać się, znaczy no dyktować,
kto może zostać biskupem ordynariuszem i tak samo proboszczem. Wtedy jeszcze byli proboszczowie ordynariusze rezydencjonalni, nie tak jak teraz. No, 3 lata tu, później następne 3 lata gdzie indziej. Wtedy proboszcz miał tak jakby ślub z parafią, już do emerytury danej parafii był, jeżeli był ordynariuszem rezydencjonalnym. Teraz ordynariuszami rezydencjonalnymi są tylko biskupi, ordynariusze. A proboszczu już z takim statusem nie ma. I przerzucają tych księży. Tak, tak. I teraz proszę was, w momencie, kiedy władze państwowe, czy partyjno-państwowe, bo to wtedy była dialektyczna jedność, zaczęły się w te sprawy mieszać, to prymas powiedział non possumus. Czyli chodziło o niezależność Kościoła od państwa, bo przedtem w 50 roku prymas Wyszyński podpisał ugodę między państwem a Kościołem, ale ona nie przewidywała decydowania przez władze partyjno-państwowe, kto będzie. Nawet kuria rzymska trochę, czyli Watykan trochę kręcił nosem na to, że prymas Wyszyński taki trochę... Nic nie kręcił, bo dał prymasowi pełnomocnictwa. Prymas w owym czasie był przedstawicielem papieża i jego decyzje były o tym kręceniu, to właśnie władze partyjno-państwowe puszczały plotki. Aha. Prawda była taka, bo to trzeba uważać na dywersję psychologiczną. Krążyły takie. A mówiono, Milszenty na Węgrzech niczego nie podpisywał, jest super katolicki, a tutaj w Polsce Wyszyński. No to właśnie jak prymas, pierwszy na świecie, jak prymas siedział, to, prymas takie, się to takie wersje krążyły wśród ludu. Podpisał układ. Ale proszę pana, on w 50 roku podpisał układ, który przewidywał jednak zupełnie co innego. Prymas wtedy pełnił funkcję prymasa z pełną władzą, nie było kolektywnego kierownictwa w Kościele. Prymas miał pełne władzy jako prymas i zarazem był pełnomocnikiem papieża, więc miał coś takie funkcje jak nuncjusz papieski, czy legat papieski. A to tak było nieźle pomyślane na okoliczności zerwania konkordatu i nie... I dlatego prymas w 50 roku za pełną wiedzą Stolicy Apostolskiej podpisał porozumienie, ale które przewidywało co innego. Kościół proponował kandydatury na dane stanowisko, a władze państwowe miały tylko prawo weta. Nawiasem mówiąc, dzięki temu mieliśmy papieża Polaka. Znana sprawa, jak po śmierci arcybiskupa Baziaka, który najpierw był ordynariuszem we Lwowie, później pełnił funkcję ordynariusza krakowskiego. Jak zmarł, były rozmowy z ramienia władz państwowych, towarzysz Kliszko, tutaj miał decydujący głos. No i prymas wysuwał, już nie pamiętam ilu, kilku kandydatów, władze państwowe dawały weto. Nie. No i w końcu już nie było więcej, prymas nie miał, powstał impas. A towarzysz Kliszko mówi, słuchajcie, tam u was jest taki młody biskup sufragan Wojtyła, no. My byśmy się mogli na niego zgodzić. A prymas oczywiście też nie miał nic przeciwko temu i dzięki towarzyszowi Kliszce myśmy w długiej perspektywie mieli papieża Polaka. Ale to nie było to, że Kliszko narzucił, tylko no, po prostu no, zapytał nieśmiało, czy prymas tutaj może też był. A prymas uznał, że bardzo dobry pomysł. No i pomysł się okazał bardzo dobry, jak wiemy, pod różnymi względami. Ale oczywiście były też puszczane plotki, że tarcia między
tymi dwoma stolicami arcybiskupimi. Myśleli, że kardynał Wojtyła to jest, czy jeszcze wtedy jako biskup, te wycieczki z młodzieżą, że to jakaś nowa forma duszpasterstwa i tak dalej, że to świadczy o tym, że on ma poglądy takie trochę życzliwiej nastawione do komunizmu. Po prostu się polityką nie zajmował. No to o to chodziło. Że tam w tych notowaniach, co wszystkie kazania jego były oczywiście nagrywane i analizowane, no to okazało się, że tam prawie nie było żadnych takich jakichś politycznych elementów, więc z tych względów był strawny dla władz. Tutaj sobie a inni mieli tam różne polityczne wtręty. Więc proszę was, to jest ta sprawa. Non possumus. I zresztą cała w średniowieczu walka o inwestyturę się tu toczyła. Czyli Kościół te dwa punkty wymaga od razu. Nawiasem mówiąc, słuchajcie, jest rzeczą bardzo ciekawą, a nieznaną, że kiedy w 1949 roku Pius XII rzucił ekskomunikę na członków wszystkich partii komunistycznych i socjalistycznych, żeby była jasność. I PPS przedwojenny też to podchodził, chyba. No ale to wstecznie działa. Prawo. Ale ja mówię o WRN-ie na emigracji, czy też, czy... A to już nie wiem. No jak wszystkie socjalistyczne, to wszystko. Nie wiem. W każdym razie, proszę was, prymas, jako przedstawiciel papieża, nie pozwolił tego ogłosić w Polsce. A prawo nieogłoszone na danym terenie, w tym wypadku chodziło o ogłoszenie przez kościelne kanały, prawda? Nieogłoszone nie obowiązuje, tak jak brewę kasacyjne jezuitów w XVIII wieku caryca Katarzyna nie pozwoliła ogłosić na swoim terenie i ta prowincja jezuicka legalnie działała przez te kilkadziesiąt lat aż do reaktywowania restytucji zakonu jezuitów. Tak samo było tu. I dzięki prymasowi Wyszyńskiemu członkowie PZPR-u nigdy nie podlegali ekskomunice. Za co mu zapłacili 3 lata później aresztowaniem, można powiedzieć. Jeszcze takie pytanie. Jaka była motywacja prymasa tysiąclecia? Bo nie chciał wojny wstrzymać. Czy może po prostu uznał, że jeżeli do PZPR-u wstąpi dość duża liczba ludzi uważających się za wierzących, to może spowodować jakąś zmianę oblicza? Bardzo możliwe, tak. Wydaje mi się to wysoce prawdopodobne. To znaczy postawił na infiltrację. Rzeczywiście, to tak mogło być, pan ma rację. No przecież w pewnym okresie to do partii należało ponad 3 miliony ludzi i według wyników badań wewnątrzpartyjnych 70% z nich to byli ludzie wierzący i praktykujący. No więc jeżeli prymas miał taki zamiar, to się bardzo udało. I w końcu już było tak z praktykami religijnymi członków partii postawione, że tylko aktyw kierowniczy i powiedzmy elita partyjna, no to dyskutowano, kto poza aktywem kierowniczym do tej elity należy. No na przykład przyjmowano w pewnym okresie, że członkowie partii z wyższym wykształceniem, to jest też elita, to tym nie wolno było chodzić do, praktykować ostentacyjnie. Ale i tak to obchodzili. Na przykład notorycznie, ale mówię o normach wewnątrzpartyjnych. I znam przypadek, gdzie w Krakowie zresztą, na jednej z uczelni, personel techniczny, pracownicy techniczni sobie chodzili ostentacyjnie do kościoła, bo na uczelniach szczególnie tam starano się jakoś pilnować tych spraw. No i
mam relację od człowieka, który miał średnie wykształcenie techniczne i był pracownikiem inżynieryjno-technicznym na uczelni w Krakowie, więc tam przynajmniej urządzano, i był członkiem PZPR, to urządzano zebrania partyjne w niedzielę, w godzinach, kiedy była suma, żeby przynajmniej już na sumę nie chodzili ostentacyjnie towarzysze. No, ale on był, miał średnie wykształcenie, więc te zakazy nie tyczyły. I jak zbliżała się pora sumy, to on stawał i mówi: towarzysze, zbliża się pora sumy, a ja do elity nie należę, jestem tylko z średnim wykształceniem, technikiem i wybaczcie, ale ja muszę iść na sumę. I tak było, to są realia. Jak ja czytuję to, co się teraz pisze na ten temat, co się działo w PRL-u, to manipulacja polega na tym, że to, co się działo w okresie stalinowskim, się uogólnia na cały okres PRL-u. Tak, bo mój wujek, ten z Rzeszowa, był dyrektorem sieci liceów i techników, dwóch takich tylko było w Rzeszowie, po matematyce i psychologii, po dwóch wydziałach, no to w latach 70. i 80. No on tak sprawę rozwiązał, że będąc partyjny, chodził do kościoła na jakąś wioskę pod Rzeszowem, czy jeździł tam samochodem, tam uchrzcił swoją najstarszą córkę i się zakolegował z tymi księżni, tym jednym prałatem, który tam był proboszczem przez pewien czas i czasami grywali wspólnie w karty, w brydża czy w jakąś inną grę. No to następne potwierdzenie, z tym, że on jednak formalnie musiał się z tym trochę kryć. Ale dam wam inny przykład. Otóż w Kielcach jeden z moich kolegów z uczelni, to była wtedy wyższa szkoła pedagogiczna, więc tam szczególnie pilnowano, żeby te sprawy ideologiczne jakoś były ustawione. No i proszę was, jeden z kolegów, później się zresztą okazało, że syn żołnierza NSZ-u z Kielczyzny, ale to mi się dopiero przyznał w trzeciej RP wcześniej, nie wiedziałem o tym. Ale pojechał na studia do Moskwy filozoficzne i zrobił doktorat tam. Przyjechał do Kielc, wrócił i został kierownikiem Wydziału Ideologicznego w Komitecie Wojewódzkim w Kielcach. No i pewnego razu pierwszy sekretarz KU wzywa go do siebie i mówi: towarzyszu, co to jest? Wyście ochrzcili dziecko. On mówi: nic nie wiem. A tu są zdjęcia. Okazało się, że jego żona i matka ochrzciły dziecko. Tam pod Kielcami jest taka wieś Leszczyny. I tam w tych Leszczynach ochrzciły. On mówi: ja nic nie wiedziałem. To jakbyście wychowali swoją rodzinę, jakbyście mogli coś takiego partii zrobić. A on mówi: no, ja wtedy byłem w Moskwie na studiach. Patrzcie, facet z moskiewskim doktoratem. Jaki tu był stopień suwerenności? A pierwszy sekretarz mówi: wyrzucam was tutaj z posady i tu mi kaktus wyrośnie, jak na terenie województwa dostaniecie jakąkolwiek pracę. No więc patrzcie, jaki stopień suwerenności w stosunku do Moskwy. I dostał pracę? No miał nie dostać, ale tutaj pokażę wam, jaka była kontrola partii nad sytuacją. Otóż, no, poszedł się, pożalił kolegom z uczelni. A tu była subtelność, że rektor uczelni nie był w nomenklaturze Komitetu Wojewódzkiego, tylko był w nomenklaturze Komitetu Centralnego. A Gierek wtedy prowadził politykę porozumienia z Kościołem i nie chciał takich awantur. I mówią: słuchaj, co za problem? To jesień była, gdzieś listopad. Załatwimy cię, rektor przyjmie cię tu do pracy na uczelni. Zarajczykiem się nie przejmowaj. Możesz nie przejmować. Zarajczyk to był pierwszy sekretarz KU. No, więc
Mówili go na rozmowę z rektorem. Rektor mówi, ach, bardzo potrzebujemy właśnie doktora filozofii, bo nam tu brakuje. Przedmiot jest na wszystkich kierunkach. No a pan, proszę bardzo, z Moskwy filozofia to super. Ucieszył się. Przyjmujemy pana. To był listopad. Przyjmujemy z ważnością od 1 października, od początku roku akademickiego. No tak, ale on mówi, jak ja nadrobię zaległości, no bo przecież już prawie pół semestru minęło. A mówię, rektor, żaden problem. Całe pensum wyznaczymy panu w letnim semestrze i pan odrobi to w letnim semestrze. I tak się stało. Ja nawet nie wiedziałem, że po takich przejściach przyszedł kolega z Moskwy przez komu do nas. Takie to były stosunki. Natomiast temu pierwszemu sekretarzowi komu to musiała wyrosnąć na dłoni ogromna agawa, no to jeżeli tak powiedział. Wyrwana, on później na serce umarł. Ale jak się o tym dowiedział? No nie. Jak zobaczył Gartusa, od jakiego Alfonsu Witmarek. Nie aż tak, ale w każdym razie no, on, jak się zaczęły te wszystkie tam, prawda, strajki, nie strajki i tak dalej, to już serce jego nie wytrzymało. Na polowaniu go to dopadło, zawieźli go do Warszawy, nawet tam do kliniki, ale już nie udało się uratować. Takie były realia, one czasy w terenie. Czyli ta walka o niezawisłość Kościoła od władzy państwowej była prowadzona skutecznie, również w PRL-u. I te monogamia i niezawisłość Kościoła od władzy państwowej jest tam wymagane od razu. Natomiast punkt 3 i 4, to znaczy zniesienie zemsty prywatnej i zniesienie niewolnictwa, to tutaj Kościół godził się na pewien okres przejściowy. Wtedy, gdyby natychmiastowe wprowadzenie tego mogło zachwiać porządkiem społecznym. No, weźmy z tą zemstą. Jak jeszcze nie było odpowiednio wykształconego aparatu państwowego, który mógłby wymierzać sprawiedliwość, to zniesienie zemsty rodowej, która spełniała funkcję prywatnego wymiaru sprawiedliwości, mogłoby doprowadzić do anarchii zupełnej. I tu Kościół się godził na jakiś przejściowy okres. Analogicznie z niewolnictwem. Proszę was, przecież no wiemy, że po wojnie secesyjnej w Stanach Zjednoczonych, bo tam dość długo to niewolnictwo się utrzymywało w kraju, no, trochę katolickim, trochę protestanckim, ale jednak tam też Kościół był. No to proszę was, w czasie wojny secesyjnej była taka sytuacja, że poza jednym przypadkiem jednego generała takiego polowego, który nadawał ziemię tym wyzwolonym niewolnikom, to poza tym było tak, że wolność to im dali, ale ziemi nie. To bo święte prawo własności do ziemi miał bywszy właściciel, tylko zniesiono prawo własności odnośnie ludzi. No a sytuacja tych niewolników byłych była nie do pozazdroszczenia, dlatego że przedtem właściciel dbał o nich. No, te historie z powieści typu Chata wuja Toma to są, powiedziałbym, aekonomiczne. No, skoro niewolnicy byli własnością tego pana, oni tworzyli nawet nazwiska dla niego dobrobyt. Są od nazwisk właścicieli. No to przecież właściciel musiał o nich dbać. No to tak jak no, rolnik dba o krowę czy o konia. Własne nazwiska im nadawali. Nawet, oczywiście. Stąd wywodzą się nazwiska Żydów amerykańskich zwanych potocznie Afroamerykanami. I teraz jak Jakim dano wolność, ale nie nadano ziemi i nie dano pracy, to właściciel mówi, no co mnie teraz to obchodzi.
to nie moi ludzie, niech sobie radzą jak chcą. I emigrowali do miast, zakładając te dzielnice. Emigrowali do miasta, może trochę było pracy, a trochę nie było. No i rola tych niewolników wyzwolonych nie była do pozazdroszczenia, ale przecież nie o to chodziło. Rola każdego niewolnika nie jest do pozazdroszczenia. Ja osobiście bym nie chciał być. No dobrze, ale chodzi o to, że rola niewolnika wyzwolonego była w sensie ekonomicznym jeszcze bardziej nie do pozazdroszczenia. No, bo z niczym zostało. Z wolnością. A nie dawali ziemi w dzierżawę na przykład byłym niewolnikom, dawni panowie czy właściciele? A to już, płacił, to już w zależności od... Płacił mu podatki, żeby... A to już jak chciał, no. Mógł, ale nie musiał. Jak uznał, chamy zbuntowany, też sobie będę dawał dzierżawę. Lincoln nie zbuntował, dał im jakiś akt. Sytuacja była naprawdę bardzo trudna. I wobec jeszcze jest kwestia taka, że południe przegrało wojnę secesyjną i te majątki były w paskudnej sytuacji ekonomicznej. Tak jest. To jeszcze tak mogło jest. Pogarszać sprawę. Również los tych byłych tak. niewolników pogarszało. Pchał ich do, powiedzmy, do emigracji, do miast na północ USA, czy północny wschód, na wschodnie wybrzeże. No i to już teraz zaczyna mieć ręce i nogi. Stąd te Harlemy i inne dzielnice murzyńskie. To w ogóle tym przedsiębiorcom z północy o to chodziło. Ale nie wszystkich mogli tam zassać. Część zostawała na południu. No tutaj te wszystkie rasowe problemy się pojawiły i tak dalej, i tak dalej. Więc Kościół dlatego, żeby nie dopuszczać do takich sytuacji, godził się na ten okres przejściowy, co jest teraz wypominane Kościołowi, że godził się niewolnictwem. Więc to jest taka, proszę was, sprawa. Oczywiście, jak mówiłem, niezawisłość Kościoła od władzy państwowej to jest z punktu widzenia cywilizacyjnego, sprawa nadrzędności etyki nad prawem. To mówiliśmy już o tym. Więc teraz proszę was, tutaj są ciekawe właśnie też konsekwencje tej rehabilitacji pracy fizycznej, bo i obowiązku w ogóle pracy dla wszystkich. Bo przedtem właściciele niewolników uważali, że praca to nie dla ludzi, a niewolnik... Mi się przypomina taki A niewolnik to jest zwierzę z ludzką twarzą. Taki filmik z YouTube'a, który jest z kolei z Chin, gdzie człowiek, który mówi o jakimś parku w Szanghaju i do operatora kamery mówi tak, Chińczycy między sobą, proszę zobaczyć, że tutaj przychodzą sami starsi ludzie. Dlaczego? Czy nie ma u nas młodych? Są, ale dopiero ludzie odpoczywają dopiero na emeryturze. Młodzi pracują, a w Europie i w Ameryce Północnej się ludzie przestali mieć szacunek dla pracy, a u nas obowiązuje zasada. Kto nie pracuje, ten nie je. Dokładnie tak powiedzieć. No właśnie. Więc proszę was, tutaj tą rolę cywilizacyjną Kościoła katolickiego bardzo ciekawie opisał Rosjanin Piotr Czaadajew, arystokrata rosyjski, związany zresztą ze spiskiem dekabrystów. On pisał, twierdził, że źródłem zastoju i braku perspektyw Rosji była jego zdaniem wiekowa izolacja Rosji od Zachodu. A to taki. Przede wszystkim zaś wrogość elity rządzącej do katolicyzmu. To cerkiew ponosi jego zdaniem winę za niewolniczy system panujący w Rosji. Wraz z przyjęciem prawosławia zapanował w Rosji system poddańczy. Bizantyjskiemu kościołowi niezdolnemu przekazać narodowi siły moralnej przeciwstawiał Czaadajew kościół katolicki, opierający się na zasadzie niezależności od władzy świeckiej, reprezentujący potęgę moralną, w związku z tym uważał, że katolicyzm ma charakter socjalny. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie Rosjanina.
To był tak zwany zapadnik, jak to się mówi. Zapadnik. Tak. Ale czy on był tak naiwnie zapatrzony w Zachód, ślepo, że to jest coś lepszego i... No ja czytam to co napisał. Bo to tak trochę wygląda, że niby intelektualista, jednak... No nie, ale jest niewątpliwie jest faktem, że cerkiew prawosławna uznawała Cezaro papizm. No tak, no to jest jak najbardziej prawda. Tam nie było niezależności Kościoła od państwa. No weźmy w takiej Rosji. Ale postęp techniczny czasami w Rosji bywał, do Piotra I na przykład i w ten okres po rewolucji 1919. No ale Piotr I w celu... XX wieku, za Mikołaja II, w celu Aleksandra III. Unowocześnienia Rosji sprowadzał kadry z Zachodu. I wtedy się dopiero ruszyło. Niemców sprowadzał, no tak, to Szkotów, Holendrów, Anglików. Ale ta druga faza już była robiona rynkami rosyjskimi, z koleje i tak dalej. Znaczy to też robiły różne firmy. Ale to pan już mówi nie o Piotrze. O Aleksandrze III i Mikołaju. No dobrze, no ale to wtedy Rosja zassała przede wszystkim Baltendojczów, czyli tych Niemców bałtyckich. Zaczęła zasysać już ich. Po drugie Polaków bardzo wielu i no, tutaj trzeba powiedzieć, że Niemcy i Polacy mieli bardzo mocną pozycję w Rosji, na dworze nawet. Także na przykład, jak to opisuje Dmowski w swojej Polityce Polskiej, odbudowaniu państwa, jeden z bojarów rosyjskich, zasłużony dla tronu, na pytanie cara, no, jakiej oczekiwałby nagrody za swoje zasługi, odpowiedział: proszę mnie awansować na Niemca, wasza wysokość. To odda pozycję. No zresztą caryce, prawie wszystkie, no ostatnia caryca Rosjanka to w ogóle była Łopuchina z domu i to ją tam. No jedni mówią, że do klasztoru zesłał, drudzy, że zamurował. W każdym razie wziął na taki energiczny sposób z nią rozwód i pojął Martę Skowrońską, która z Litwy pochodziła. A później to już prawie same niemieckie księżniczki były. Z Katarzyną Wielką na czele, na tronie rosyjskim zasiadały. Chyba tylko Aleksander III miał duńską księżniczkę, ale to był wyjątek. No a tak cała reszta to były właśnie księżniczki niemieckie. Dalej proszę was, Polacy. Przecież Polacy mieli bardzo mocną pozycję w Rosji. W przededniu wybuchu powstania styczniowego car Mikołaj I, po to, żeby zaszachować, zrównoważyć wpływy niemieckie na dworze, bo uznał, że za bardzo się tu już panoszą ci wierni skądinąd poddani, ale Niemcy, to chciał Polaków ściągnąć na najwyższe stanowiska do Petersburga. I w tym momencie wybucha powstanie listopadowe. Słuchajcie, a rola konsulatu pruskiego w noc listopadową w niedopuszczeniu do porozumienia między Wielkim Księciem Konstantym a tymi powstańcami jest no, bardzo ciekawa i warta bliższego zbadania. W każdym razie na jakiś czas skończyło się faworyzowanie Polaków. No a Niemcy nie mieli równoważnika. Dalej, proszę was, znowu w przededniu powstania styczniowego znowu Polacy zaczynają w centrali tam w Petersburgu coraz większe wpływy mieć. I na ten temat bardzo ciekawe prace są no właśnie rosyjskich historyków, ale najwięcej na ten temat z naszych historyków pisał Kucharzewski w swoim wielotomowym dziele Od Białego Caratu do Czerwonego.
warto przeczytać. Ta książka wyszła przed wojną, a po wojnie Kucharzewski na emigracji wydał skrót tego w jednym tomie, bo tego jest wiele tomów, ale wznowienie było przez PWN w 90-tych latach, 90-tych czy może na początku już tego wieku. Bardzo ciekawa sprawa. 90. Już? Nie, przed 2000 rokiem. Przed 2000. 1996, może 4, jakoś tak. Więc wtedy, w latach 60., takim głównym propagandystą carskim był niejaki Katkow. To Katkow lansował Dostojewskiego. I dlatego u Dostojewskiego szwarc charaktery to są Polacy z reguły. Zauważcie. No i proszę was, Katkow uprawiał propagandę, w której mówił, że właśnie pod Imperium Rosyjskim ryją Polacy jezuici. I ten spisek polski wszędzie sięga. No i jest takie dzieło rozpowszechniane wtedy przez propagandę carską. Ktoś to nazwał protokoły mędrców Warszawy. Analogicznie 30 lat później znowu Achranne Oddzielenie, a ściśle mówiąc jego rezydent paryski, jaki Raczkowski, lansował słynne protokoły mędrców Sionu, które, no, którymi się zafascynował Hitler i no i wiadomo, co z tego potem wyszło, to w okresie powstania styczniowego, 30 lat wcześniej, przed protokołami mędrców Sionu, pojawiło się coś takiego, no plany po prostu polskich tutaj mędrców, jak zniszczyć Imperium Rosyjskie, żeby odzyskać niepodległość. To podobno miało być znalezione przy jakimś oficerze powstańczym polskim, on to miał, Rosjanie to odkryli, nagłośnili. Katkow chyba był autorem podręcznika do historii, który był nauczany. Który był obowiązkowy. I tam było, wszystko było, co złe, to było winą panów i ksiądzów, katolickich oczywiście, jak najbardziej. I podburzono. Carat był ludowy, jak najbardziej. Prawosławie, samodzierżawie i ludowość. To były trzy podstawowe fundamenty. No i tam oczywiście tłumaczono, że nieszczęścia Rosji biorą się ze spisków polsko-katolickich. Później, ale to już właśnie początek XX wieku, to później już jako głównych winowajców nieszczęść Rosji wskazywano Żydów, ale to już była dalsza mutacja. Można powiedzieć, że Żydzi stali się spadkobiercami Polaków i katolików tutaj jako osobienie zła w propagandzie rosyjskiej. No więc proszę was, w Rosji, bo to prawosławie to jest zbiór autokefalicznych cerkwi, trzeba pamiętać, tylko symbolicznie. Głową jest patriarcha Konstantynopola, ale on żadnej realnej władzy nie ma. Każda cerkiew jest u siebie całkowicie swobodna. Tym niemniej, jeśli chodzi o rosyjską cerkiew, to ona była bardzo uzależniona od państwa. Od czasów, jak patriarchat został zlikwidowany przez Piotra Wielkiego, założono Święty Synod, który był urzędem państwowym po prostu. Po rewolucji bolszewickiej oczywiście synod zlikwidowano w myśl zasady rozdziału kościoła od państwa. To jest masońska zasada, którą bolszewicy przejęli jak najbardziej. No i zaczęli tępić cerkiew. To trwało 20 tam z ogonem lat. A jak przyszło do wojny, to
sam Stalin reaktywował patriarchat. W lutym 1943 roku zebrał niedobitki archirei z łagrów, to tak Hemar pisał. Sprowadzony z łagrów, z więzień wydobyty, z kajdanów rozkuty, ubrany w habity, słowa modlitewne sobie przypomina, za kogo się oni modlą, za Stalina. No więc reaktywowano, no i od tego czasu patriarchat funkcjonuje bardzo dobrze, tylko no, jak tu pogodzić no, państwowo-twórczą działalność cerkwi, czyli zależność od państwa, z rozdziałem kościoła od państwa. To się dwóch sprzecznych koncepcji połączyli. Bardzo dobrze połączyli. Policja to załatwi. Chyba, że tak. Widzisz, no, to jest dialektyka policyjna. Tak, pałka wszystko załatwi. No. Załatwi, no, nie pałka, agentura w tym wypadku. I to było i w samym Sojuzie, w dzisiejszej Rosji i w jego republikach. Więc na przykład, proszę was, w Ormianie. Ormianie byli bardzo... Ten kościół jest rozłączony czy połączony z państwem? Nie, formalno-prawnie jest rozłączony. A realnie? A realnie jak najbardziej połączony. Ale nie ma jeszcze póki co Świętego Synodu jako Urzędu Państwowego. Tylko to jest tak połączone na zasadzie faktycznej, no swego czasu przecież ten poprzedni patriarcha to był, no, ale miał zdaje się Rydygier, o, to było jego pseudo KGB-owskie. Bo te materiały po prostu pochodził chyba z Estonii. No to był z pochodzenia Niemiec bałtyckiego, ojciec tak, tak, był diakiem tak. prawosławnym, ale przeszedł luteranizmu wraz z archiwami KGB Republiki Estońskiej wpadły te materiały i to zostało nagłośnione. I ta rodzina też ma odnogę w Polsce. Był taki lekarz Lucjan Rydygier. No tak, bo to kiedyś sama... inflanty należały do Rzeczypospolitej. Ale słuchajcie, ponieważ na terenie Ukrainy obecnej kościół grecko-katolicki zlikwidowano, on się odrodził tylko dzięki takiej tajnej działalności kościoła rzymskokatolickiego. Prymas Polski był nieoficjalnym opiekunem kościoła grecko-katolickiego i tam po cichu księża rzymskokatolicy, nawet na terenie Lwowa na przykład, wychowywali kadry Ukraińców, grekokatolików. No ale to była działalność konspiracyjna. Zresztą w związku z tym podział kościoła na diecezję, przedwojenny podział funkcjonował, no niedawno właśnie dopiero reformy Jana Pawła II zmieniły ten podział. No na przykład taka mała diecezyjska lubaczowska. No to jest kawałek archidiecezji lwowskiej. I tam urzędował biskup, który no, miał pod opieką całą archidiecezję lwowską. Biskup Białegostoku miał funkcję arcybiskupa wileńskiego. Znowu taka diecezja mała tutaj nad Bugiem mojej, jak się nazywała. No. Unia. Nie, no tu nad Bugiem takie małe miasto, stolica. Drohiczyńska, tak. No to jest kawałek Bińskiej dawnej diecezji. I tam było, no bardzo ciekawa historia była, bo Paweł VI uznał właściwie już w pełni polską władzę kościelną na
naszych ziemiach zachodnich i północnych, no tak, a pozostawił nasze władze na terenach dawnych. Cały czas nie ruszał tego, dopiero JP2 to zmienił. No ale dzięki temu, że te różne były takie oddziaływania, można powiedzieć, niezależne od władzy radzieckiej, no to na Ukrainie w tej chwili wychowano już jest pokolenie, które robi to, co robi, niezależnie od Moskwy. I tam już nie da się tak narzucić wprost łatwo władzy. Tylko, że oni zeszli pod Rynę co? Do Unii. No to jest, no, chcą na zachód, zapadniki. Dobrze, i teraz proszę was, to jest tyle, jeśli chodzi o to wschodnie i zachodnie chrześcijaństwo. Wschodnie było od czasów Bizancjum bardzo powiązane z władzą państwową. Cesarz był głową państwa i kościoła, a właściwie duchowieństwo spełniało funkcję, można by powiedzieć, ideologicznych funkcjonariuszy państwowych. No i teraz do tych starych tradycji Rosja wraca, jak najbardziej. Zresztą prezydent Putin ma swego stałego kierownika duchownego, spowiednika, mnicha prawosławnego. No to szczególnie w związku z tym rozwodem Putina, no to jest gra. No nie, w prawosławiu były rozwody, to nie jest, to nie są żadne tam jakieś nowe rzeczy. Tak samo jak w protestantyzmie były rozwody. Ja się tam nie orientuję tak dobrze w tym prawie kanonicznym prawosławnym, czy to jest formuła rozwodu, czy to jest formuła uznania małżeństwa z początku za nieważne. To nie wiem, nie orientuję się tak dobrze w tych subtelnościach prawno-kanoniczno-prawosławnych. Trzeba by kogoś, kto akurat w tych sprawach siedzi, pytać. No ale teraz ten problem źródeł prawa, no już omówiliśmy tutaj sprawy religii, jak to się ma do źródeł prawa, jest tylko w cywilizacjach sakralnych źródłem prawa jest religia, ale proszę zauważyć, że w tej nowej cywilizacji liberalno-wolnomularskiej źródłem prawa też jest ideologia pewna, pseudoreligijna. No, na przykład zasada eliminacji wszystkich elementów religijnych z życia publicznego to jest pseudoreligijna zasada, bo antyreligia jest też formą religii. Tylko ze znakiem minus, można by powiedzieć. Proszę was, poza tym, no tośmy omówili od strony religijnej, ale różnie w różnych cywilizacjach wyglądają źródła prawa. No i z tym się oczywiście ściśle łączy problem w stosunku etyki do prawa. Może tak, proszę sobie zanotować. Chodzi przede wszystkim o to, czy w danej cywilizacji istnieje etyka niezależna od prawa.
istnieje etyka niezależna od prawa. I obejmująca... Chodzi przede wszystkim o to... Czy w danej cywilizacji istnieje etyka niezależna od prawa. Oraz czy panuje zasada nadrzędności etyki? Czy w danej cywilizacji, może jeszcze od początku cywilizacji, panuje? Istnieje etyka niezależna od prawa oraz czy panuje zasada nadrzędności etyki w stosunku do prawa? Nadrzędności etyki w stosunku do prawa i w ogóle w stosunku do innych kategorii bytu społecznego. Czy panuje zasada? Czy panuje zasada nadrzędności etyki w stosunku do prawa i w ogóle innych kategorii bytu społecznego? A więc ideologia. Chodzi o to, czy cel uświęca środki, ideologiczny cel, czy nie uświęca na przykład. Innych kategorii. To jest wybór cywilizacyjny. Innych kategorii bytu społecznego. Innych kategorii bytu społecznego. Łączy się z tym emancypacja sił społecznych w stosunku do państwa. Emancypacji sił społecznych w stosunku do państwa i zasada nadrzędności społeczeństwa nad państwem. I zasada nadrzędności społeczeństwa nad państwem. Z której wynika? Z której wynika podporządkowanie państwa etyce i uznanie etyki oraz woli społeczeństwa za jedyne źródło prawa. Przecinek, jak również zasada że żadne prawo nie może być narzucone społeczeństwu. Przy pomocy samej tylko siły fizycznej. Ta lekcja jest w tej chwili przerabiana na Ukrainie. Zauważcie. I teraz jest bardzo ciekawy problem, na który zwrócił uwagę wczoraj Michnik w swoim wywiadzie. Ja to słuchałem z dużym zainteresowaniem. Otóż Michnik
no mówiąc, że to Ukraińcy sobie wyobrażają, że to tak, jak wejdą do Unii, to od razu im się wszystko polepszy, to będzie droga przez mękę, ale mówi, to jest kwestia wyboru cywilizacyjnego. No odniosłem wrażenie, jakby już operował pojęciami nauki porównawczej o cywilizacjach, bo teraz się rozstrzygnie. No, Janukowycz już najwidoczniej nie chce rozwiązywać problemu przy pomocy samej tylko siły fizycznej. Zresztą minister obrony powiedział, że wojsko się nie będzie w to mieszać, ale jeszcze tam oprócz Berkutu przecież są wojska wewnętrzne, które są do dyspozycji, ale no, ciekawe, jak one się zachowają. I w tej chwili jest bardzo ciekawa sprawa, czy to, co się dzieje na Ukrainie, okaże się zalążkiem cywilizacji łacińskiej na Ukrainie, czy nie. Ale to się okaże dopiero wtedy, jak Ukraińcy przystąpią do budowania, czy do przebudowy swojego państwa, to wtedy się to dopiero okaże. Na razie trudno coś powiedzieć. Można interpretować to, co się tam dzieje, jako zalążek społeczeństwa obywatelskiego, które potrafi państwu swoją wolę narzucić. I to się właśnie łączy. No, bardzo ciekawe, że obie strony deklarują, że nie chcą używać siły. Ja jeszcze też słyszałem, że część berkutowców, zwłaszcza z Lwowa i z miast zachodniej Ukrainy, złożyło wymówienie z pracy. No to ciekawe. Już jeszcze był jakiś strajk celników, ale to przy naszym pograniczu. Proszę bardzo, to by, no to by znaczyło, że tam cywilizacja łacińska odgrywa istotną rolę. Znaczy nasi handlowcy przyoczyli, że nie mogą jechać na Ukrainę na Teresa, tirowcy, ponieważ ukraińscy pogranicznicy nie chcą ich wpuścić. Tak, więc słuchajcie, tutaj jeszcze z punktu widzenia już samej ekonomii procesów sterowania społecznego chodzi o to, że sterowanie w oparciu o etykę pochłania mniej energii sterowniczej niż sterowanie przy pomocy prawa, bo za prawem musi stać policjant z pałką, z pistoletem, prokurator, sędzia, więzienie i tak dalej. Sterowanie przy pomocy prawa, czy coś... Sterowanie przy pomocy etyki jest bardziej ekonomiczne niż przy pomocy prawa. No ale tutaj proszę zauważyć, że fenomenem jest cywilizacja żydowska, bo tu prawo jest zarazem etyką. Mówię o tej tradycyjnej cywilizacji żydowskiej. Prawo jest identyczne z etyką, tośmy sobie tam rysowali, prawda? I wobec tego sterowanie przy pomocy prawa objawionego w cywilizacji żydowskiej też jest bardzo ekonomiczne, bo to jest zarazem etyka. Żydzi przez 2000 lat nie mieli swojego państwa, nie mieli aparatu przymusu, a w związku z tym nie musieli ponosić nakładów energetycznych na jego utrzymanie i zarazem na wewnątrz nie używali, czy prawie nie używali bodźców energetycznych. No i w związku z tym ich system był niesłychanie ekonomiczny z punktu widzenia no, procesów sterowniczych. No i teraz to jest ciekawa sytuacja, że na przykład w państwie Izrael mamy bardzo ciekawe podejście, bo z jednej strony są prawa oparte na religii żydowskiej,
W cywilizacji żydowskiej prawo jest etyką po prostu. Prawo jest identyczne z etyką, tak. No i teraz oprócz praw stanowionych, wywodzonych bezpośrednio z religii żydowskiej, czyli z prawa objawionego, bo też tak się przecież to określa, to wprowadzono cały szereg praw zaczerpniętych z Europy. No przecież w tradycyjnym państwie żydowskim, tym starożytnym, nie było odpowiednika Knesetu. No i z takimi uprawnieniami jak parlament. Zaczerpnięto pewne rozwiązania, no częściowo z cywilizacji łacińskiej, częściowo z bizantyjskiej. Dlatego to już jest coś nowego. W cywilizacji turańskiej na przykład, w cywilizacji turańskiej zawsze głowa państwa stanowiła jedyne źródło prawa. W cywilizacji turańskiej głowa państwa stanowiła jedyne źródło prawa. Czy to był wielki Han, czy to był car, samodzielca. No jak wprowadzono dumę i wybory do dumy, to już carat zaczął chorować. Najpierw wprowadzono to pod wpływem nacisku rewolucyjnego, prawda? Starano się potem ograniczyć, ale już dumy nie zlikwidowano do końca istnienia caratu. Czyli w cywilizacji turańskiej jest wola władcy. Wola władcy. No i Stalin właściwie przy zachowaniu różnych tych form zewnętrznych, bo była Rada Najwyższa ZSRR, były wybory, wszystko było. No przecież nawet było referendum akcesyjne w 1939 roku na tych terenach Polski zajęty przez Armię Czerwoną. To było referendum akcesyjne. I oczywiście 99%, ileś głosowało za. 110 chyba tam głosowało. No i proszę was, te wszystkie zewnętrzne atrybuty były, ale faktycznie wola Stalina jako czerwonego cara decydowała o wszystkim. A wpływ na życie państwowe mieli ci, co mieli dostęp do ucha władcy, to jak zawsze. Załóżnicy, tak? Załóżnicy, tak. W związku z tym oczywiście etyka działa tylko w życiu prywatnym, a na sprawy publiczne nie ma wpływu w cywilizacji turańskiej. Władza państwowa, władca państwa decyduje o tym, co jest moralne, a co nie. Czyli etyka? Etyka dotyczy tylko spraw prywatnych. Na tyle, na ile władza państwowa pozwoli oczywiście. Natomiast w cywilizacji zajusznicy. No to już takie tam, powiedzmy, uwagi luźne. Ci, co? No, zajusznicy mają największy wpływ. W cywilizacji arabskiej interpretacja prawa należy do władcy, bo prawo musi być zgodne z Koranem. Interpretacja prawa należy do władcy. Interpretacja, tak? Interpretacja prawa należy do władcy.
Więc to tym, tym się różni od turańskiej. Uznaje się w tej cywilizacji, że może istnieć prawo poza Koranem, byle nie było z nim sprzeczne. Byle nie było z nim sprzeczne. No i są właśnie różne szkoły koraniczne, które te interpretacje opracowują w różny sposób. W cywilizacji chińskiej źródłem prawa byli od dołu idąc. Byli ojciec rodziny, dali starosta rodowy, no jeszcze wyżej aż do cesarza. W niedawnych czasach monarchistycznych. Tak. Przed 1912, chociaż może przed 1640. W XX wieku nastąpiło w Chinach przesilenie związane z emancypacją rodziny spod władzy rodu. I to, co się dzieje poprzez wielką rewolucję kulturalną, aż do tego, co teraz się tam dzieje, to jest konsekwencja emancypacji rodziny spod władzy rodu. Tam nie było takie trochę państwo pszczół, jakby to można było określić. Można to tak właśnie nazwać. W cywilizacji. Czyli turalizacji. W Chinach nastąpiła turalizacja w XX wieku. Nie. To jest etyka osobna, prawo osobna, turalizacja. Po prostu uznaje tylko prawo. Teraz cywilizacja bizantyjska. Cywilizacja bizantyjska. Jeszcze mamy 5 minut. Opiera się na zasadzie supremacji państwa i jego biurokracji. Nad społeczeństwem oraz prawa nad etyką. Źródłem prawa jest... O supremacji biurokracji, tak? Tak, supremacji państwa nad społeczeństwem i prawa nad etyką. Źródłem prawa jest wola wszechwładnej biurokracji. Źródłem prawa jest wola wszechwładnej biurokracji. Niekontrolowanej przez społeczeństwo. I nie podlegające etyce. Racji. Nie kontrolowanej przez społeczeństwo i nie podlegającej etyce. Skąd my to znam? Kropka. Prowadzi to do względności prawa. W zależności od sytuacji politycznej. Kropka.
to do wolności prawa. W zależności od sytuacji politycznej. W dawnej cywilizacji rzymskiej, a później w łacińskiej. W zależności od sytuacji politycznej, tak? Tak. W dawnej cywilizacji rzymskiej, a potem w łacińskiej. Źródłem prawa jest wola społeczeństwa. Jest wola społeczeństwa. Panuje też zasada, nadrzędności etyki nad prawem. A tu właśnie koniecznie podkreśla, że przez długie wieki państwo rzymskie jako takie nie wydało ani jednej ustawy, ponieważ samo podlegało prawom uchwalanym przez zgromadzenie wolnych obywateli, przez kurię i komicję. Źródłem prawa jest wola społeczeństwa. Dominacja etyki nad prawem. Tak jest, dominacja etyki nad prawem. Tak, więc proszę was, to jest ten piąty wyróżnik. Niestety będziemy musieli już kończyć. Powiem, że dwie minuty. Szóstym dodanym przeze mnie jest istnienie świadomości narodowej, które występuje tam, gdzie poprzednie pięć wyróżników jest spełnione według koniecznego. O, to jest tyle i o tym będziemy mówić za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie, tak. Dzisiaj żeśmy to sobie omówili w odniesieniu do tego, no powiedzmy, piątego problem źródeł prawa. I teraz zobaczymy na Ukrainie. To jest z punktu widzenia nauki o cywilizacjach bardzo ciekawy eksperyment. Taka nowa propozycja cywilizacyjna. Czy teraz źródłem prawa na Ukrainie stanie się wola społeczeństwa wyrażona w taki czy inny sposób, czy nie? Ale trudno jest z góry powiedzieć. W zależności od tego, czy, jak Michnik powiedział, no to ciekawe wczoraj, że po prostu zobaczymy, czy Janukowicz będzie tak mądry i przewidujący, jak okazał się u nas generał Jaruzelski. Więc przy okazji bardzo pochwalił. No tak, no bo Jaruzelski przekazał władzę opozycji.